Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister w formacie XXL. W dzisiejszym odcinku teleturniej milionerzy, a ściślej rzecz ujmując wersja południowoafrykańska, która jest kolejną wersją, która w tym roku obchodzi swoje 25-lecie. To 25-lecie wypada akurat 7 listopada, ponieważ wtedy telewizja Mnet wyemitowała pierwszy południowoafrykański odcinek Who Wants to Be a Millionaire. No i cóż, no i w RPA mieliśmy takie dwa duże okresy nadawania. Pierwszy, anglojęzyczny, kiedy to od roku 1999 do 2005 wyemitowano 6 sezonów tego teleturnieju w języku angielskim. Wówczas gospodarzem był Jeremy Max i właśnie wówczas emisją zajmowały się dwie telewizje. Pierwszą telewizją była telewizja Mnet, która emitowała ten teleturniej od listopada 1999 roku do roku 2001. Pierwsze dwa sezony były na właśnie Mnet. No a potem emisję przejął trzeci program południowoafrykańskiej telewizji publicznej, SABC 3. No i wówczas emisja trwała od 2001 roku, dokładnie od września, 5 września 2001 do 2005 roku, czyli kolejne 4 lata. No i właśnie jeśli chodzi o... Tutaj mamy właśnie takie lekkie zmiany w logotypie, ponieważ telewizja Mnet ma taką specyficzną literę M w logotypie. No i ta litera została dodana na początek wyrazu millionaire właśnie w logotypie południowoafrykańskich milionerów z czasów emisji właśnie na antenie telewizji Mnet. No ale po przejęciu przez SABC ta litera M zniknęła, no i mieliśmy normalny napis milioner z normalną literą M. To taka subtelna różnica w logotypie. Zarówno na jednym, jak i drugim kanale był jeden gospodarz, Jeremy Max. I właśnie mieliśmy standardowy format. 3 koła ratunkowe, pół na pół, telefon do przyjaciela, pytań do publiczności. Mieliśmy drabinkę 15-pytaniową, klasyczna 15. I właśnie do wygrania był 1 milion południowoafrykańskich randów. I tym jedynym zwycięzcą tego miliona był David Peterson. I ta nagroda padła 19 marca 2000 roku. I to był pierwszy zwycięzca milionerów na świecie, poza Stanami Zjednoczonymi. Właśnie, wcześniej było chyba 2 albo 3 milionerów w USA, no i dopiero Peterson był pierwszym poza USA milionerem na świecie. Drugą największą wygraną było 250 tysięcy randów z 5 stycznia 2000 roku. No i było jeszcze 3 zdobywców 125 tysięcy, 3 64 tysięcy, no i inni zdobyli mniejsze nagrody. Nie wiadomo, ile wyemitowano odcinków tych wersji anglojęzycznej w tamtym okresie. Wiadomo, że były one półgodzinne. No i właśnie w 2005 roku zakończyła się historia południowoafrykańskich milionerów w języku angielskim. Ale jakieś 16 lat później, w roku 2021, rozpoczęła się druga epoka. Tym razem w języku Afrikaans. Język Afrikaans to jest taki o dialekt holenderskiego. To jest pozostałość po holenderskich osadnikach w RPA. No i w tym języku wersja zadebiutowała w roku 2021, konkretnie 27 października 2021, a gospodarzem jest Rian van Herden. A sam teleturniej nosi nazwę Wie Worden Millionären. Millionär. Wie Worden Millionär. Chyba tak to się czyta. No ale cóż, w porównaniu z tą wcześniejszą wersją anglojęzyczną, tutaj nie ma czegoś takiego jak... Znaczy właśnie to wszystko jest. Ponieważ mamy mamy kto pierwszy, ten lepszy. Mamy 15-pytaniową drabinkę. Nadawca to Kicknet. To się nazywa telewizja, która emituje ten teleturniej. Do tej pory wyemitowano 78 odcinków w 4 sezonach, ponieważ mieliśmy 2 pierwsze sezony 26-odcinkowe, kolejne 2 13-odcinkowe. No i do wygrania jest 1 milion randów, ale drabinka się nieco zmieniła. Jak? A to na razie tego wam nie zdradzę, ponieważ wszystkie drabinki południowoafrykańskich milionerów, zarówno z tej wersji anglojęzycznej, jak i z tej Afrikaans, omówię w nadchodzącym odcinku programu Łańcuchy i Drzewka, który się ukaże już wkrótce, tak więc czekajcie, ponieważ już niebawem będzie takie porównanie. No i tam przedstawię wam te wszystkie 3 drabinki, bo są 3 drabinki. Do tej pory wersja Afrykaans już używała drugiej drabinki w swojej historii. To się pozmieniało. No i tak,
No i ciekawy jest fakt, że od roku 2023, czyli od trzeciego sezonu, mamy ruchomy próg gwarantowany w wersji Afrikaans. Ruchomy próg gwarantowany, czyli jednak można regularnie używać ruchomego progu gwarantowanego, nie tylko przy jakichś specjalnych okazjach. Poza tym, oprócz standardowych kół ratunkowych, czyli pół na pół telefonu i publiczności, w roku 2024, czyli w bieżącym, w czwartym sezonie, doszło koło ratunkowe Zapytaj Gospodarza. No i tak wygląda obecnie holenderskojęzyczna wersja teleturnieju Milionerzy w Republice Południowej Afryki. A, i w porównaniu do właśnie wersji anglojęzycznej, odcinki są dwa razy dłuższe. Trwają godzinę. No ale biorąc pod uwagę, że są raz w tygodniu, no to myślę, że dwa odcinki po godzinie są lepsze niż cztery po pół godziny. Zwłaszcza kiedy 20 minut to reklamy. No to taki mały przytyk do polskiej wersji. No ale nic. W każdym razie do tej pory na przestrzeni tych trzech poprzednich sezonów mieliśmy dwóch zwycięzców 500 tysięcy randów. Dwa razy padło 500 tysięcy randów. Raz 23 marca 2022 roku i raz 6 lipca 2023. Poza tym w wersji Afrikaans mamy już czterech uczestników, którzy odeszli z pustymi rękami. To są dane za 2021-2023. No i cóż, no i to tyle, jeśli chodzi o dotychczasową południowoafrykańską historię milionerów z okazji 25-lecia tego teleturnieju w tym kraju. No nic. No i należy na koniec podkreślić. Tak wygląda historia pierwszej afrykańskiej wersji teleturnieju Milionerzy. Pamiętam, jak był fenomen milionerów. No i w jednym odcinku, ja to oglądałem w telewizji, wiem, że są nagrania na YouTubie, ale ja to oglądałem w telewizji, no i jako dziecko. I pamiętam, że było właśnie nagranie z RPA. No i potem, to już sobie odświeżyłem później, po latach, właśnie z tych wrzutek na YouTube, że zadali pytanie, jak się nazywa afrykański kraj, gdzie są nadawani milionerzy? To było to pytanie w 2000 roku. No po tych 24 latach to pytanie się lekko zdezaktualizowało, prawda? No właśnie. No, ale to chyba to dobrze dla właścicieli formatu, bo oni zarobili. A my mamy radość z tego, że to oglądamy jako pasjonaci. No nic, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister w formacie XXL. Cześć!